Dzwonimy do... Dzwonimy do polskiego rapera, kickboksera, chłopaka z Sanoka. Boom! Patrz, cześć, KN! Halo, halo, baza! O, siemano! Cześć! Cześć, słabo was słyszę. Bo wiesz co, coś tu pewnie jest... Maskę zdaj mi! O, jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten czas. Dobra, czołem, stary. Jest z nami KN. Gdzie jesteśmy? Studio? Halo, halo, bardzo słabo was słyszę. To trzeba mówić tu. Halo, KN, teraz lepiej? Mam odwrócić. Tam muzyczka gra coś, tak? Coś nie, bo nie jesteś? Słyszę. O, teraz jest. Teraz siemanko. Siemano, serwus, stary, czołem. Ja też chciałem mieć maskę, ale był tylko Dawid Kwiatkowski, słuchaj. Cudownie, siemasz, Dawid. No, to ja. To teraz dam ci Jankesa. Serwus, stary, gdzie jesteśmy? Studio nagrań? Gdzie jesteśmy? Tak, jesteśmy w Addicted to Music u Marka Walaszka. Pracujemy nad jakimiś nowymi rzeczami. Marek w tym momencie produkuje muzykę. Czyli wy jesteście w studio, my jesteśmy w studio. Gra to może gitara. Się dogramy, słuchaj, bo ja to nie, ale ten Jankes to on zaczynał trochę rapów. No pochwal się. On w ogóle miał tańczyć. Z tego co wiem, tańczyłeś w ogóle czy nie na tym, na SKMZ Awards. Zrobiłem jeden obrót. Zrobiłeś obrót. Piruet tak zwany. Tak zwany, okej. Okay. No co u ciebie powiedzmy, nagrywacie, tak? Produkujecie kolejne numery? Produkujemy, aktualnie produkujemy. Aha. Ja cały czas piszę, nie siedzę, nie stoję w miejscu. Teraz akurat siedzę. Ale pracuję nad nowymi rzeczami. Zobaczymy, co z tego będzie. KN, a powiedz, bo jest taka plotka, że ty tę maskę to zdejmiesz. Jak to jest tak naprawdę? Kurde, wiesz jak to z plotkami. Do końca nie wiadomo, czy są prawdziwe. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Nie chcę zdradzać pewnych rzeczy. Słuchaj, a gdybyś, wiadomo, że parę osób byłbyś w stanie zabić jednym strzałem, bo ćwiczysz dużo, jesteś sportowcem już od wielu, wielu lat. Kickbokser, no to już morderca jest taki coś, level, wie. Coś tam ćwiczę, ale nie, żaden morderca, spokojny chłopak. Cały, wiesz... Nienawiść zostawiam na sali. I właśnie o tym, bo my dzisiaj pytamy, słuchaj, jak można komuś pojechać, ale nie można brzydkich wyrazów, no bo jakbyś, bo jest dzień bez samochodu i pytamy, jakbyś pojechał, ale tak wiesz, żeby można było w telewizji puścić, to co byś powiedział? No powiedzmy, że nie możesz go uderzyć, bo akurat siedzisz za stolikiem i musisz mu coś powiedzieć. To co mówisz takiego, żeby mu łyso było? Żeby mu łyso było? Zależy co on mi powiedział. No na przykład, dobra, jechałeś samochodem, no i koleś gdzieś tam, wiesz, zajechałeś delikatnie, niechcący facetowi, on do ciebie gdzieś tam strzela, wiesz, i ty wtedy, ty frajerze, jak jeździsz! Za frajera to bym musiał wyjść. No właśnie, dlatego to za mocne, to się lżej. Zależy też, kto używa jakich słów, prawda? Okej. No nie, to na przykład on mówi, ej, KN, ja musiałem zatrzymać się i jest zły na ciebie. I co wtedy mówisz? To bym powiedział... Przepraszam, bracie, jedź. Grzecznie! Dobrze! Dobra, przepraszam, moja wina, więc jeśli to by była moja wina... KN, a słuchaj... ...by nie rzucał mięsem w moją stronę, no to też bym się kulturalnie zachował, prawda? Okay. O, i to jest dobrze. Słuchaj, a dałoby radę tak kulturalnie dalej, żebyś do nas czasem wpadł tutaj do studia? Myślę, że tak, ale... To jeszcze nie jest ten moment. Za jakiś czas was odwiedzę pewnie. Pokażesz mu, jak się Mataleo robi? Ma co? Mataleo. To małą balachę chociaż na nogę. Nie, ja nie w parterze nie trenuję, w stójce. Mamy szansę, Dobrze. Zrobimy w stójce to wszystko oczywiście. Jeszcze ostatnie pytanie, mamy dzisiejszy sondę. Gaz czy nie gaz? Gazowana czy nie gazowana? Nie gazowana, zawsze. Woda? No to elegancko. Dobra, zapisane. Dzięki, KN. Trzymaj się, pozdrówki. Cześć. Dużo zdrówka, cześć. Powodzenia, stary. Cześć, trzymaj się. Dziękuję bardzo.